pierwszy i drugi listopada to czas zadumy, refleksji i wspomnień naszych bliskich, którzy już odeszli. W te dni wspominamy głównie zmarłych z naszych rodzin. Klub Myśli Twórczej Lamus zadbał o to, aby w naszej pamięci odżyły również osoby, które w znaczący sposób wpisały się w kulturę naszego miasta. Z tego powodu 31 października w Lamusie zorganizowane zostały zaduszki. Słowem i obrazem przywołani zostali Andrzej Gordon, Jan Korcz, Waldemar Kućko, Bolesław Kowalski, Aleksander Maciejewski, Zdzisław Morawski, Michał Puklicz, Mieczysław Rzeszewski, Wiesław Strebejko, Jerzy Szalbierz i Hieronim Świerczyński. To byli moi kumple od 1962 roku. Po kolei wszyscy odchodzili od tego stolika numer jeden. No chyba ostatni został. Na zaduszki w Lamusie złożyła się prezentacja multimedialna z wizerunkami zmarłych artystów, a także napisane o nich teksty pióra Hanny Ciepieli. Ja starałam się napisać to jak najbardziej ludzkim językiem, najbardziej zwyczajnym, żeby to nie była taka właśnie, żeby to nie były takie wspomnienia książkowe, życiorysowe, papierowe, tylko po prostu nasze normalne, ludzkie. Juliusz Piechocki wspomina. Korcz powiedział mi kiedyś, pan się dziwi, że ja taki zgryźliwy jestem. A ja się tak opancerzam. Po środku jestem taki słaby. Był niezaradny życiowo, klepał biedę. W mieszkaniu przy wełnianym rynku miał straszliwy bałagan. Tata, no ale jak sobie mógł poradzić z codziennością mężczyzna, który żył tylko sztuką? Czasem tam zachodziłam, sprzątałam, okno myłam, ubrania zaniosłam do pralni. Teksty pochodzą z książki, która ukaże się za kilka miesięcy i poświęcona jest właśnie osobom, które doczekały się swojej tablicy w Gorzowskiej Alei Gwiazd. Pomysł się narodził kilka lat temu, kiedy jeszcze pracowałam w Gazecie Lubuskiej. Nie miałam na to czasu, żeby się poświęcić dużo czasu jednej osobie. I zawsze wydawało mi się, że szkoda, że ludzie odchodzą, że czas odchodzi. I kiedy zmieniłam pracę i mogłam trochę więcej czasu poświęcić na pisanie, pomyślałam, że zajmę się właśnie Aleją Gwiazd. To takim było kluczem, że poświęcę te reportaże ludziom, którzy mają w Alei Gwiazd swoją tablicę. I praca trwała właściwie 3-4 lata, ponieważ kiedy już kończyłam ją, już miałaby właściwie w końcowi, otwierano nową tablicę i to tak się ciągnęło. Teraz w końcu i teraz już jest 12 tablic w Alei Gwiazd i pomyślałam, że to jest taka szczęśliwa, magiczna liczba i że warto ten zbiorek zakończyć. Otrzymałam propozycję od Zbyszka Sejwy i bardzo się cieszę, że ta książka powstanie. Jego tablicę na Starym Rynku odsunięto w lipcu 1997 roku. Wiesiek wtedy. Podczas wieczoru wspomnień dla każdej z przywoływanych osób został zapalony znicz, który następnie przeniesiono na plac katedralny. Myślę, że miejsce, jakim jest Lamus, to też jest miejsce, w którym powinny takie imprezy się odbywać, bo to jest miejsce, w którym ci ludzie przybywali, które ci ludzie tworzyli. I my wszyscy o nich pamiętamy tak naprawdę. I może nie na co dzień, ale może właśnie takie wieczory powinny się odbywać po to właśnie, żeby tych ludzi wspominać. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to był szczególnie też ważny wieczór, dlatego że oczywiście to są dla mnie takie osobiste bardzo wspomnienia, dlatego że jedną z tych osób, które są uhonorowane tablicami na Starym Rynku jest mój ojciec. W związku z tym no też było to dla mnie takie ważne osobiste przeżycie, tym bardziej, że ja taką dziecięcą pamięcią pamiętam te rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, o których mówiliśmy. I myślę, że pomysł na to, żeby to zrobić w tej formie, było tyle interesujący, że to są bardzo ciepłe teksty, że Hania Ciepiela napisała naprawdę bardzo takie teksty, które dużo o tych ludziach mówią, ale mówią też o ich życiu osobistym, mówią też o tych wszystkich imprezach, które się odbywały, ale mówią też w taki sposób, że nie zatajają pewnych rzeczy, nie zatajają tego, że jednak były problemy, że oni w dużej mierze zmarli taką śmiercią tragiczną, można powiedzieć, dlatego że jednak alkohol, jednak papierosy, jednak takie rzeczy, które, no, które łączą się z artystami, ze śmierciami artystów i większość z nich tak właśnie zmarła. I to też trzeba pamiętać, bo myślę, że niepotrzebnie czasami się gloryfikuje tych ludzi, którzy odeszli, a tak naprawdę oni byli zwyczajni, byli bardzo zabawowi, mieli mnóstwo różnych pomysłów i żyli właśnie tak bardzo, tak jak w tekście Agnieszki Osieckiej, który przypomnieliśmy na początku i na końcu, właśnie żyli jak na wietrze, niezbyt grzecznie i niebezpiecznie, ale rzeczywiście żyli pełnią życia.